Hej kochani, tu Martyna. Jeśli oglądacie mnie już od jakiegoś czasu, to dobrze wiecie, że uwielbiam odtwarzać znane i lubiane słodkości w zdrowej formie. I stąd też pomysł na dzisiejszy przepis, a mianowicie kakaowo-orzechowe praliny oblane polewą czekoladową, czyli domowe Michałki. Standardowo dokładny przepis z gramaturą i listą składników znajdziecie w opisie filmu. A teraz już bez zbędnego gadania, przejdźmy do przepisu. Dzisiejszy przepis jest naprawdę prosty, bo wszystkie składniki potrzebne do zrobienia naszych czekoladek musimy po prostu zmiksować. Na pierwszy ogień idzie czarny sezam. Do tego dodam jeszcze ksylitol. Oprócz ksylitolu idzie do tego jeszcze kakao. Mam jeszcze odżywkę białkową o smaku czekoladowo-orzechowym, ale jeśli nie macie takiej odżywki, możecie użyć na przykład smaku waniliowego lub czekoladowego, będzie równie smacznie. A jeśli nie chcecie w ogóle użyć odżywki, możecie ją zastąpić po prostu mąką kokosową lub mąką migdałową. Do tego dodam jeszcze masło orzechowe. Ja tutaj mam akurat masło z orzechów laskowych, bez dodatkowych słodzików, bo dodajemy ksylito i to już będzie wystarczająco słodkie. Poza tym jeszcze mleko kokosowe oraz szczyptę soli. I teraz to wszystko miksujemy. Wszystkie składniki dokładnie się zmiksowały. I teraz, żeby nadać takiej tekstury, jaką mają prawdziwe Michałki, dodam jeszcze wcześniej zmielone, drobno posiekane orzechy. Ja tutaj mam akurat orzechy nerkowca. I teraz tylko jeszcze to wszystko jeszcze raz wymieszamy. Kiedy masa już jest gotowa i wszystkie składniki łącznie z posiekanymi wcześniej orzechami są połączone, możemy ją przełożyć. Ja akurat przygotowałam sobie papier do pieczenia, ale równie dobrze możecie wszystkie składniki, całą masę umieścić w foremce, jeśli macie jakąś małą, niezbyt głęboką foremkę, co ułatwi Wam po prostu wyrównanie tej masy. I teraz postaram się wyrównać ją i utworzyć w miarę równy, kwadratowy, prostokątny kształt. I teraz jeszcze docisnę sobie to z góry jeszcze jedną warstwą papieru do pieczenia. Zobaczmy, jak to wygląda. Ok. I teraz nasza masa ląduje w lodówce na jakieś pół godziny, żeby całkowicie zgęstniała, a po tym czasie będziemy mogli ją oblać polewą czekoladową i pokroić na kawałki. Kiedy nasze pralinki schładzają się w lodówce, możemy wziąć je za przygotowanie polewy czekoladowej. I do tego potrzebujemy jedynie dwóch składników, a mianowicie gorzkiej czekolady i oleju kokosowego. Roztopimy te dwa składniki w kąpieli wodnej. W jednym garnuszku umieściłam już wodę, która zagotuje się. A do tego teraz do czekolady dodam olej kokosowy. I teraz podgrzewając tą wodę, roztopimy czekoladę razem z olejem kokosowym. Może to zająć od kilku do kilkunastu minut. Minęło jakieś pół godziny, nasza polewa czekoladowa już jest roztopiona, a masa na Michałki fajnie zgęstniała. Jeśli chcecie przyspieszyć ten proces, możecie po prostu tą michałkową masę przełożyć zamiast do lodówki do zamrażalnika i taka masa na pralinki będzie gotowa znacznie szybciej. Teraz nie pozostaje nic innego, jak pokroić tą masę na równej wielkości czekoladki. Wszystko zależy od Was, jakiej wielkości czekoladki chcecie, ile sztuk chcecie zrobić. Ja generalnie polecam od razu podwoić ten przepis, bo naprawdę czekoladki znikają w bardzo szybkim tempie. Ok, tutaj wyjdzie mi jakieś 8 sztuk. Teraz wszystkie te czekoladki po kolei będą lądować w polewie. I będziemy starać się równomiernie je oblać tą polewą czekoladową. Może tu przełożę je do garnuszka i będę wyciągać. Ok, idealnie. I teraz to samo robimy z pozostałymi czekoladkami.
I czas na ostatnią czekoladkę. Jak sami widzicie, idzie to bardzo szybko i sprawnie. Kiedy wszystkie praliny oblane są już polewą czekoladową, czas, aby wylądowały w lodówce, aż ta polewa całkiem zgęstnieje, a potem już nie pozostanie nam nic innego, jak się nimi zajadać. I tak prezentują się domowe czekoladki inspirowane popularnymi Michałkami. Przyznam się Wam szczerze, że trochę żałuję, że już na samym początku nie podwoiłam ilości składników, żeby przygotować ich dwa razy więcej, bo jak dla mnie smakują dokładnie tak jak oryginał. A przepis na te domowe Michałki znajduje się już na mojej stronie, którą podlinkowałam Wam w opisie filmu. Generalnie znajdziecie tam jeszcze więcej inspiracji na słodycze w zdrowej odsłonie, nie tylko te popularne. A to już by było dzisiaj na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku.